Piękna, bezwieczna pogoda dzisiaj. Obserwatorzy. No jest tutaj. Odtąd. Dotąd jest, to jest. No to będzie gdzieś z 8 cm. Może 5. 7. Czyli bezpiecznie. Przypominamy, 7 cm to jest minimum bezpieczeństwa. To teraz będę mówił. Ogólnie tak. Jeśli chodzi o na razie sam lód. Bezpieczna grubość lodu dla człowieka to jest od 5 do 7 cm, w zależności od miejsca, gdzie jest ten lód. Na przykład przy tamie będzie cięższy niż tutaj, gdzie jest płytko. Jeszcze głębokość też ma znaczenie. Oprócz tego sam lód czasami topnieje, twardnieje. I może być sytuacja, jak na przykład jest teraz, że ścięło mrozem, był czysty lód, potem lekko stopniał i potem znowu zamarzł. Więc ten pierwszy, najniższy lód jest przezroczysty, to jest ten lód właściwy, najtwardszy, najgrubszy. I potem jest taka mała warstewka takiego mętnego lodu. Jak się liczy głębokość bezpiecznego lodu, to bezpieczną, jakby ten lód mętny dzieli się przez 2, przez 3, bo on jest mniej wytrzymały. Tak samo na przykład lód roztopowy ma takie wydrążenia, to jest woda, która drąży w lodzie, ciepła woda. I teraz on jest mi na przykład czasami jest bardzo gruby, 30-40 cm, a pęka tak samo jak 5 cm lodu właściwego. On po prostu się kruszy, tak jak szyba w samochodzie. Na drobny mak. Tutaj będzie na takie płyty się rozwarstwia. Co więcej, jeśli chodzi o przemieszczanie i poruszanie się na lodzie. Najbezpieczniejsza sytuacja jest taka, jaka teraz jest. Bezpiecznie już nie można się ubrać. No chyba, że jeszcze można się przywiązać z tyłu. O co chodzi? Na nogach mam takie kolce, można kupić za 15 zł w Julii. No już nie mówię o piance, wyobraźmy sobie, że jestem teraz w normalnym ubraniu. Mam kamizelkę, która zwiększa mi wyporność. Więc jak się wpadnie, to człowiek nie będzie się topił, będzie tylko odmrażał się. Kolejna sprawa, mam kolce lodowe, które są praktycznie niezastąpione w wychodzeniu z lodu. One są na szyi, jak się wpadnie, to tam podejrzewam, że każdy wędkarz tutaj ma. Wyciąga się kolce, mały kolec, i wbija się je przed sobą i można wyjść. Dlaczego bez kolców jest trudniej? Bo przeważnie jak jest, nie ma śniegu, jak się wpadnie, to woda napływa na śnieg i go od razu tam jeszcze zamraża i ogólnie tam trochę przerzedza ten śnieg, więc jest lód. A na lodzie ciężko samymi dłońmi się zahaczyć. Właśnie to jest taka podpora dla rąk. Co więcej, no mam gwizdek i jeszcze z tyłu mam rzutkę, to jest specjalna kamizelka. Mam rzutkę, rzutka jest przyczepiona do głównego pasa. I teraz jakbym wpadł, jest na przykład tacy wy, którzy nic nie są w stanie, jakby no, nie mają sprzętu specjalistycznego, nie liny przypadkiem, ktoś jest na spacerze z dzieckiem. Ja sobie wyrzucam taką rzutkę przed siebie i wtedy ktoś może w bezpiecznej odległości sobie podejść i mi próbować pomóc. Kolejna sprawa. Przemieszczanie się po lodzie. Jak już idziemy, słyszymy, że pęka, to od razu na kolana i odchodzimy tym samym miejscem. Oczywiście podobna sytuacja, jak już bardzo pęka na ziemię i się przemieszczamy jak karaluszek. Też do tyłu albo się obracamy. To jest jeszcze taka ciężka sytuacja, bo jest śnieg. Jak jest lód, no to o wiele, no wprost powiedziane, właśnie trudniej się jeździ. Ale na przykład z kolcami, tam jeszcze jest dziura, ale jakbym miał kolce na ziemię, nie ruszam się, wyjmuję kolce i samymi kolcami się przesuwam swoją drogą, świetna zabawa. Mówię poważnie. Kolejna sprawa. Jeśli chodzi o jazdę na łyżwach na zamarzniętym jeziorze. O co chodzi? I dlaczego to jest tak bardzo niebezpieczne? Bo jest duża prędkość i po pierwsze, jak jedziemy i lód się nie mamy możliwości szybkiego zawrócenia. Bardzo szybko się przemieszczamy i teraz lód zaczyna pękać, no to on się łamie na jakby na takie płaty.
I teraz jedziemy szybko i najpierw łyżwy wpadają w podlód, ścina nam piszczele, uda i jakby no jesteśmy ścinani przez ten lód, przez całe ciało, tak jak wpadamy. A najgorszą sytuacją jest to, że dostaniemy w głowę którymś kawałkiem lodu albo po prostu zarwiemy obrodę. To jest niebezpieczne po pierwsze, takie łyżwy. A po drugie, że jak już jesteśmy w wodzie, potem będziemy wychodzić, to wam później będę pokazywał, to mamy but, pewnie jakaś tam jest powierzchnia. Natomiast łyżwa nie ma tej powierzchni, którą moglibyśmy uderzać przy wychodzeniu z wody. I będzie nam po prostu ciężej, będziemy mieli wrażenie, że się topimy. I teraz tak. Sytuacja... jeszcze ogólnie jeśli chodzi o hipotermię i udzielanie pierwszej pomocy. Już jak powiedzmy, prawda, ktoś wyszedł. To też nam się przyda na żagle, na wodach otwartych, na morzu. Ponieważ tak samo wychładza woda, jak i mocny wiatr. Jak jest połączenie wody i wiatru, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. No i teraz tak, ogólnie skala hipotermii to tam jest 5 stopni. Natomiast nas interesują trzy takie najważniejsze, którymi rozróżniamy, jak potem udzielać pomocy, co się z tym człowiekiem dzieje. Zakładam, że są 3 stopnie. Pierwszy stopień to jest taki bardzo popularny. Są dreszcze, sine usta, mało sprawne palce, kończyny. Ogólnie dla nas najlepsza sytuacja, bo po prostu ogrzewamy taką osobę, jak jest w stanie chodzić, zabieramy, izolujemy od jakiegoś zimna i zabieramy w ciepłe miejsce i można podać coś ciepłego do picia i ona się sama rozgrzeje. Drugim stopniem jest sytuacja, gdzie świadomość jest zaburzana. Jest przytomność, ale świadomość już jest nie bardzo, już ktoś tam odjeżdża oczami albo gdzieś tam błądzi, nie wie co się dzieje, jak się nazywa. Jest przytomny, ma zachowane funkcje życiowe, ale nie ma dreszczy. I to jest dość niebezpieczna sytuacja. Taką osobę ogrzewamy powoli. Oczywiście izolujemy od niebezpiecznego czynnika, czyli wiatr i woda. I ona będzie się sama ogrzewała i w tym wypadku już też dzwonimy po pogotowie. W pierwszym przypadku nie musimy. Ta osoba, jeśli się dobrze czuje, jakby no, da radę. Trzecim stadium jest, kiedy osoba jest nieprzytomna i też nie ma dreszczy. Mogą pojawić się dreszcze, ale przeważnie nie ma. I ona jest nieprzytomna. Są zachowane funkcje życiowe, ale no, one są bardzo niestabilne i wtedy bardzo często trzeba sprawdzać oddech i te funkcje życiowe. No i taką osobę ogrzewamy bardzo powoli. Oczywiście wzywamy pogotowie. Jest nieprzytomna, więc nie podajemy nic do picia. Ona ma się sama ogrzać tym, że odizolujemy ją od źródła zimna czy tego czynnika. Bo jak za szybko ogrzejemy, no to wtedy krew zacznie szybciej krążyć i ta zimna krew dostanie się do serca. Dobra, więc mamy 3 stadia, tam czwarte to już jest... czwarte i piąte to już jest śmierć, to już nas nie interesuje. To jest czwarte to jest ustanie czynności życiowych, a piąte to jest śmierć. W sytuacji, kiedy ktoś się zatrzyma, czyli ustaną te funkcje życiowe, normalnie przystępujemy do RKO, z tym, że jeśli jest jakiś topielec, czy osoba wyciągnięta z lodu, jest przemarznięta i jest nieprzytomna, sprawdzamy oddech przez minutę. Nie przez 10 sekund, jak się zawsze mówi, tylko tutaj przez minutę. Ponieważ te funkcje życiowe są bardzo spowolnione, cały organizm bardzo zwalnia i to hibernuje organizm, co jest dobre. Jak zaczniemy RKO, a osoba ma funkcję życiową, to wtedy możemy ją zabić. Dobra, to mamy wyjaśnione. No i teraz sytuacja, jak wpadamy do wody i jesteśmy bez niczego. Jesteśmy bez niczego, tak jak sobie teraz chodzimy, najgorsza sytuacja. Na razie to opowiem pokrótce, a potem będę to pokazywał i też omawiał. Jak wpadniemy do wody, zachowujemy spokój, chwilę się nie ruszamy, czekamy aż ustabilizuje nam się oddech i mocno oddychamy. Bo jest centralizacja krążenia, jak zaczniemy się ruszać, to będzie za duża centralizacja i serce stanie. Czekamy, uspokajamy się. Jeśli możemy, wołamy o pomoc. Jeśli nie, to będą po prostu sekundy, aż zaczną nam zamarzać palce, dłonie. Oczywiście będzie nam bardzo ciężko oddychać. Kładziemy się na tym lodzie, próbujemy nogi wyciągnąć do tyłu. Jak będziemy naciskać na lód, nogi podejdą pod lód i będziemy mieli wrażenie, że się topimy. I potem.
sytuacji, kiedy idziemy i lód pęka, nie ma tak jak tutaj krawędzi, tylko jest lód coraz cieńszy, to on nagle się pod nami załamał i będziemy musieli wrócić tą samą drogą, bo wiemy, że ona jest przetarta. Jak będziemy już na lodzie, na łokciach próbujemy wyjść, albo na dłoniach, albo na kościach, lekko podskakiwać i jakby wciągiwać się na ten lód. On będzie się trochę łamał, ale dobrze, chcemy właśnie mieć ten twardy lód. Podskakujemy i potem, to już będę pokazywał na kostkach czy na dłoniach, jak właśnie tam się wyślizgujemy, to tam potem później będę dokładnie omawiał. Uciekamy jak najszybciej w ciepłe miejsce. I jeszcze, w sytuacji, kiedy wpadniemy do wody, mamy buty, będzie ciężko nam pracować nogami, żeby podnieść te nogi do góry. Najlepiej będzie, jeśli będziemy mogli buty zdjąć i wyrzucić miejsce, z którego przyszliśmy, żeby potem je sobie założyć. I teraz sytuacja zdejmowania ubrań. Jeśli jesteśmy na środku i wieje, nie zdejmujemy ubrań, bo się bardziej wychłodzimy. Ubrania będą działały tak jak pianka mokra, którą mam na sobie. Tam woda wpływa, wpłynie. Tylko że zatrzymuje tą wodę i tam jest cienka warstwa tej wody i ona ogrzewa się od ciała. I wtedy ta woda jest ciepła. I tak samo będzie działało ubranie. Więc w tym ubraniu idziemy do miejsca bezwietrznego, tam się przybieramy w suche ciuchy. Sytuacja, no to z kolcami to będzie już w ogóle najlepiej. Po prostu wbijamy kolce, uciekamy. Teraz sytuacja, jak można pomóc osobie, która jest pod lodem, znaczy w lodzie. Bo przeważnie taka osoba mówi się, że po godzinie umiera w wodzie. Ta woda ma około 2-4 stopni. Tak długo? Po godzinie? Tak, no to umiera, prawda? No tam będzie przytomna, umiera, ale okay, umiera rozumiem. Po godzinie. Przytomność może stracić, jak nie zatonie, może stracić wcześniej. Po 5 minutach dłonie już nie będą w stanie w ogóle funkcjonować. I teraz, jeśli kogoś widzimy, no to przede wszystkim dzwonimy po jakąś pomoc, na 112, prosimy kogoś jeszcze do pomocy. I teraz tak, sami nie ruszamy na hura, żeby pomóc. I czasami na szkoleniach, czy gdzieś na jakichś tam filmikach widzi się, że podaje się kij do hokeja, jakąś gałąź, coś tam. Wyobraźcie sobie, że teraz jest śnieg, jak się położymy, no to on daje jakieś tam oparcie. Natomiast jak jest lód, to zabijamy się w butach idąc. I teraz, jak podchodzimy do kogoś, on tam jest w dziurze, podchodzimy coraz niżej, podsuwamy się do tej dziury i teraz... Teraz wyobraźcie sobie, że podajemy komuś kij do hokeja i teraz są dwie sytuacje niebezpieczne. Po pierwsze, w sumie uniemożliwiające ratunę. Po pierwsze, podajemy kij, jak ona się dobrze złapie, no to ona ma duży opór w tej wodzie, jest za lodem, a my jesteśmy na lodzie. Wystarczy podmuch wiatru, to czasami nas przesunie. To teraz ona nas wciągnie. Dlatego ten kij jest gorszy niż w ogóle nie podawać tego kija, bo przynajmniej wtedy my przeżyjemy. A jak nas lekko podsunie do siebie, to nie musi nas wciągnąć do swojej dziury, tylko może się ten lód też załamać pod nami. Kolejna sprawa. Ona ma już nie funkcjonujące palce, dłonie, więc takiego kijka czy gałązki się nie złapie. Musi mieć coś większego, coś, czym może wsadzić całą dłoń. I teraz oczywiście, jak mamy gałązkę z jakimś tam zagięciem, no to lepiej będzie taką podać niż taki prosty kij. Kolejna sprawa, tak jak my tutaj w żaglowni mamy sprzęt, na przykład gdzieś tam na bojerze ktoś tam wpadnie, to jedna osoba leci na przykład po drabinę. Taka drabina to super sprawa, bo podchodzimy tą drabiną, podjeżdżamy, podsuwamy ją i teraz ona zadziała tak jak sanie. Też na nich pokażemy. Drabiną wjeżdżamy pod tego człowieka, on sobie wchodzi, albo łapie się tego szczebelka. Szczebelki są może tak złapać, a nie dłońmi, które są niesprawne. Wsadzamy drabinę i robimy dźwignię. I on lekko podchodzi do góry, a jak nie, to nawet sam po prostu się złapie i będziemy mogli go wyciągnąć. Drabina, no to mam na przykład w jachtklubie, podejrzewam, gdzieś tam jest. Jest. Kolejna sprawa. Jakaś linka, rzutka. Mamy cumy, szoty. Też można rzucić, tylko też nie samą linkę, bo ktoś nie złapie. Jak jest rzutka, jest koniec. Ta bulka, to wyciągniemy całą, ona się w końcu jakoś tam złapie i będziemy może mogli ją wyciągnąć, ale to też może być trudne. Najłatwiej jak mamy koła w jachtklubie. Przywiązujemy linkę do koła, podchodzimy do takiego człowieka
tam już w bezpiecznej odległości przed nim klękamy, podchodzimy z tym kołem, ale koło oczywiście się super ślizga. Nie podchodzimy na wyciągnięcie ręki, tylko linka jest przywiązana. I co więcej, linkę, koniec linki trzyma ktoś jeszcze daleko. Może być nawet na brzegu, wy też będziecie tutaj pomagać i ciągnąć. Podchodzimy, kładziemy się i można to koło, które się ślizga, popchnąć do niego. Koło jest super sprawą, bo raz, że jest wyporne, a dwa, że ktoś może raz, że złapać dłoni, a dwa, narzucić na siebie. I teraz nawet jak będzie nieprzytomny, to możemy go wyciągnąć, bez wchodzenia drugiej osoby do wody. To jest koło. Kolejna sprawa z kołem. Czasami właśnie jest taki przerębel. Ktoś na przykład wykopie i nie oznaczy. I sobie idziemy i nagle ktoś wpadnie. I teraz. Wiemy, że po bokach jest bezpiecznie, więc bierzemy dwie linki. Po jednej stronie, po drugiej stronie i dwie osoby ciągną za te linki i kołem najeżdżamy na ten przerębel. Ktoś się łapie i wtedy te dwie osoby wracają sobie, łączą się i wyciągamy na dwóch linkach. Na tym kole. Co więcej, co moglibyśmy podać na przykład? Jak mamy sanki, dziecko jest na sankach. No to ta sama sytuacja. Jak mamy linkę, to na lince sanki do linki i podsuwamy sanki do człowieka. Można w ostateczności też podejść, jeśli mamy gdzieś blisko brzeg, też na jakieś lince siebie przywiązać do linki, sanki na lince do człowieka. Dobra. Teraz mamy sytuację, że jest ratownik. To z ratownikiem to już my pokażemy. A teraz najprostsza sytuacja. Ja sobie wskoczę do lodu. I na początku spróbuję wyjść bez kolców. Bez? No bez. Jakby idziemy od tego, tych najtrudniejszych sytuacji. Nie mam nic. Tak. Jeszcze ważna kwestia, o której nie powiedziałem. Już podczas samego wpadania. Link jest twardy, więc tak jak z tymi łyżwami po prostu nas przetnie w każdym możliwym miejscu. Tak samo jak idziemy, wpadamy tylko w tym miejscu. Albo się na przykład łamie o tak i wpadamy. Taka zapadka. No i teraz możemy w każdym momencie dostać w piszczel, w kolano, w łokieć, w dłonie, w palec, no i w twarz, w zęby. To jest bardzo niebezpieczne, możemy stracić przytomność. Więc spadając, zasłaniamy twarz i awaryjnie łokcie przy sobie, ale przed sobą. Żeby jakbyśmy lecieli do przodu, to żeby zasłonić całą twarz i tutaj szyję. Lód, który można sprzeciąć. Teraz będę ostrożny, nie chcę tak wejść na środek, bo to są duże buryły lodu. Jest lód dość gruby, 6 cm, więc żeby mnie tam nie zmiażdżyło. Wiem jak zrobimy, czekaj. Jest tutaj. Ten lód potem posłuży, żeby do oznaczenia tego miejsca. Nie chcę po prostu twarzy moczyć, więc nie chcę się tak wpierdolić. No dobra. Stopy. Jeśli chodzi o piankę, teraz na przykład zimno jest mi w tyłek, w stopy, bo tam mi akurat woda wleciała, w prawą rękawiczkę, ale woda ma wlecieć. Bo tak jak mówiłem, ona potem się ogrzeje. Teraz staram się je wyciągać, te tafle, żeby potem oznaczyć.
Jakbym położył, to zamarznie, muszę na śniegu. O, już zamarznę. Dobra, na razie bez niczego. Tylko pamiętajcie, że mam piankę, która mnie bardzo unosi. I kamizelkę. Ale właśnie zmęczyłem. A, jeszcze sytuacja, znaczy... Czas. Jaki... Czas, po którym stracimy przytomność albo umrzemy, zamarzniemy. Zależy od tego, ile mamy lat. Co wcześniej zrobiliśmy, co zjedliśmy. Od wielu czynników, więc nie ma tak naprawdę nigdzie powiedziane jednoznacznie, ile czasu płynie do utraty przytomności. Zależy to, co się zrobiliśmy, czy się zmachaliśmy, czy po prostu sobie nagle weszliśmy, jesteśmy wyspani. Mam bardzo dużą wyporność, zobaczcie, kręgosłup. Wpadamy, zachowujemy spokój. Ja później zdejmę kamizelkę, będę w samej piance, która i tak mnie będzie trochę unosiła. Zachowujemy spokój. Pamiętajcie, że odwracamy się do miejsca, skąd przyszliśmy. Podchodzimy do lodu, można sobie nogami trochę pomóc. I czekamy, aż ustabilizuje się nam oddech. A, teraz lewa stopa. Najlepiej będzie, kiedy się położymy i uwaga, nie będziemy wchodzić jak najwyżej, bo patrzcie, co się dzieje, podciągam się i nogi mi idą pod spód. Nacisnąłem tylko na taflę lodu. Tak jak na basenie czasami widać, że ktoś chce linę się złapać i nogi idą do góry. Kamizelkę mam za luźno. Próbujemy się położyć na lodzie, oczywiście mi to łatwo mówić, bo mam piankę. Ale lekko, broda nisko. I teraz, jeśli lód był łamiący się, to uwaga, nogi pracują do kraula albo do żabki. Po prostu robimy nożyce, ale nie rowerek, bo będziemy się cofać. Nogi pracują, żeby podnieść całe ciało i próbujemy wyskakiwać. I teraz jak lód będzie się kruszył, to popatrzcie, znaczy jak lód będzie słaby, to on będzie się kruszył, więc popatrzcie, naciskamy i kruszymy, i podchodzimy. Teraz się nie załamy, no bo jest krawędź. Dlatego chciałem takie szkolenie na lodzie łamiącym się, no ale już za późno. Zamarzło. Więc wchodzimy, można łokciami i uwaga na kostkach, bo jak całą dłoń położymy, ona będzie się ślizgała. A na kostkach i hop, i łamiemy, i łamiemy, i łamiemy. No i teraz jak jesteśmy w takiej sytuacji, są dwa warianty najlepsze. Cały czas nogi pracują albo do żabki, albo do kraula. Wchodzimy i teraz uwaga, żeby się podciągnąć na kostkach do góry. Odciągujemy się i jak żuczek do przodu odchodzimy w ten sposób. No i odchodzimy. Teraz druga sytuacja z rolowaniem. Jak już się wygramolimy do pasa, to teraz uwaga, zarzucamy jedną nogę i próbujemy się odturlać. To samo co wcześniej, wychodzimy. Dobra. Teraz z końcami. Pokażę jakaś różnica z końcami. Widziałem po ile łapki. Kurde. Mam kolce, zachowuję spokój, podpływam do krawędzi. Teraz popatrzcie, wyjmuję kolce. Kciukami zblokuję i teraz popatrzcie. Hop, hop.
Fajna zabawa. Popatrzcie, jak z kulcami sobie wiele łatwiej. Dlatego one są tak bardzo zbawienne do chodzenia po lodzie, więc nawet czasami można do jachtklubu kupić tak ze dwie pary, żeby tam nawet dwie osoby miały, jak się jedzie na bojerach. I nawet podać komuś takie kolce. Ktoś jest przytomny, wie co robić, zachowuje spokój, wystarczy, się podejdzie, podsunie. Dobra, no i tam tak, reszta trzyma właśnie linkę, zabezpiecza. Magę teraz klęka. Podsuwam koło. Dobra. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Ja mogę się go złapać. Mam zamrożone dłonie, ale mogę się go złapać w ten sposób. Mogę narzucić go na siebie. Jest o wiele lepiej. Dobra. No i teraz musicie ciągnąć. Ale nie jedna, tylko kilka osób. Ja postaram się bardzo nie pomagać. Widzicie, ja mam kamizelkę, która bardzo przeszkadza tutaj, blokują te paski wszystkie. Dobra, mamy z kołem. Teraz sytuacja. Jakby się coś w kamizelkę, ja potem zdejmę kamizelkę, już potem jej nie będę nakładał. Sytuacja z saniami. Teraz Magda wejdzie do wody. Teraz Magdę poświęcasz? Tak. Znaczy, wiesz co, możesz... Tak, to wiesz, żeby podjechać, Magda. Aha. Podjechać. Wsadzić sanie. O, zimno w twarz. I teraz co z tymi kijami możemy zrobić? Zastępują nam te kolce lodowe, popatrzcie. Hop. I o wiele łatwiej będzie z nimi, niż bez nich. Hop, podciągamy się. O wiele łatwiej. A nie mamy kolca. Dobra, teraz Magda sobie wskoczy. Ale w woli. Tak? Tak. Śliznij się, żebyś głowy nie zanurzyła. Ale mam się ślinąć na plecach czy na brzuchu? Co? Na plecach czy na... No nie, nie zamoczy, nie zamoczy głowy. Delikatnie. Na plecach czy na... Jeszcze właśnie, ona robi to pierwszy raz. Na plecach czy na brzuchu? Co na plecach? No, tak, ślizgnij się na brzuchu, tak się ślizgnij powoli. Jeszcze masz ocieplacz, tak, że będziesz miał bardzo dużo wyporność. Co sobie, która pierwszy raz to robi? Leży sobie. Super. O, dobra, teraz czuję. Woda nie wychodzi. Do plecy, nogi. Dziurawe rękawiczki, ale tak, też się ważne. Oddycha. Trzeba panować oddech. To często nawet szybki, płytki, krótki oddech. Uniemożliwiający wzięcie większego chaosu w powietrzu. Super. Patrzmy trochę swoje lewo. Znaczy ratownik podjeżdża, potem to może zrobimy z boku. Wsuwa sanie pod nią, ona próbuje jak najgłębiej się złapać. Złap się najwyżej, tak. I potem do góry. I teraz wy ciągniecie za linkę. To jest sytuacja, gdzie są albo osoby postronne, ale powoli, bardzo powoli, bardzo powoli. Bardzo powoli ciągniemy. Super, wyjechała. I to jest sytuacja, gdzie są jeszcze inni ratownicy, stojący na przykład na brzegu. Albo mamy 80 metrów liny i można ją pociągnąć do brzegu. I też można to robić z brzegu, gdzie są osoby bezpieczne. Super. Dlaczego powoli? Bo ma kart, żeby ją nie podciął. Teraz Magda spróbuje wyjść bez kolców. Zobaczymy, czy to takie łatwo. Ona nigdy tego nie robiła. Co prawda jest pianka, to jest to. Ale zobaczmy, że to jest bardzo trudne, dlatego przeważnie zastaje się osobę, która nie może wyjść. Jest osłabiona. Ale i tak to się dzieje bardzo rzadko, bo to jest 5 minut, potem ona trafi w stronę i spada.
teraz właśnie spróbuję wyjść. Wie tyle, co ja wam teraz powiedziałem, bo tego nie ma na normalnym kursie ratownika wodnego. Ona jest ratownikiem. Pracuję nogami, wyciąguję się. Może się albo odrolować, wsadzić nogę, odrolować, albo odciągać. Karoluszek, potem wstajemy na kolana, odchodzimy dalej i hop. Pamiętajcie, że tutaj jest ładny. W tej sytuacji jest gruby lód, cielędel i tyle. Natomiast przeważnie cienki lód zaczyna się gdzieś 10 metrów wcześniej, więc jak chcieliśmy się załamaliśmy, no to też będzie ten lód cieniutki. A jeszcze nasączony wodą, więc trochę bardziej, mniej trwały. A jeszcze sytuacja, jak chcemy uratować jakiegoś zwierzaka. Jeśli pod psem się albo pod jakąś sarną załamał lód, to znaczy, że ten lód jest super cienki. Więc w takiej sytuacji można, na przykład jak to jest piesek, próbować z kołem. Widziałem jakiś tam jest film w internecie, że piesek się złapał koła, tak gdzieś tam ten i go się podsunęło po prostu do brzegu. Natomiast przeważnie trzeba po takiego pieska wejść. I nie wchodzimy, jak nie mamy niczego i żeby płynąć. To jakieś są bardzo heroiczne takie sytuacje, to tak na pewno nie robimy. Zawsze można się przywiązać w jakiś najprostszy sposób, za szyję pod plecami i wtedy nawet podpływać. Teraz sytuacja. A, Magda wyjdzie z kolcami. Też pierwszy raz użyję kolców. One są teraz skręcone, nie są w środku, tylko masz je skręcone. Więc będziesz musiała je tak odrolować. Nie? No to zobaczysz, to na razie nie. Będzie efekt zaskoczenia. Nie ruszaj nic teraz. Odroluj sobie. Dobra. To jest zrolowane. Fabrycznie można je sobie wsadzać. Tutaj do środka jest taka dziurka. Ale tak na szybko można zwinąć. Na pasie się zaczepiłaś. Na pasie? Odjeżdżamy jak najdalej. Jest. Dobra, teraz sytuacja to moją rzutką. W kamizelkach albo od boku, albo od góry. Od góry jest wygodniejszy. Mam rzutkę z tyłu. Przywiązana jest do pasa głównego, który w każdej chwili mogę odpiąć i on się tam odetnie. Czyli teraz sposób z rzutką. Się zachowujemy spokój, już teraz mi jest ciepło. Łapiemy zarzutkę. Uwaga! Będę rzucał. I proszę mi pomóc. Dobra. Dobra. Dari. Bez niczego. Dobra, już teraz przejdziemy. Jedynie wyporność pianki i ocieplacz. No, ocieplacz staje trochę. No. To może iść. Zobaczcie, że zrobiła szybki, mocny ruch, wyjście na lodzie, który jest ucięty, nie łamie się. No, jest w pełni sił, wie co się stało, nie jest jej zimno. Nie wiem, pewnie jest ciepło. I też miała lekkie trudności. Teraz wyobraźcie sobie, jak nie będzie miała pianki, nie będzie miała długiej pianki. Co więcej, będzie w ubraniu. Łatwiej byłoby bez ubrania. A w ubraniu jest o wiele ciężej w ogóle pływać, jeszcze się otrzymać w lodowatej wodzie i wyjść. Więc to nie jest takie łatwe, trzeba mieć kolce. I bez kamizelki. Teraz bez kamizelki, bez niczego, bez kolców. Mam tylko piankę, która no, troszeczkę mi pomaga.
odchodzę. Ręce mi się bardzo ślizgają. Nogi zaczynają przesuwać do tego. Ja trudno. Teraz spróbuję wyjść do przodu. Było mi trochę ciężko, więc się przerolowałem. Jechał. Leciała woda. I teraz tak, jakby lód się kruszył, też do góry naciskam. Widzicie, patrzcie, zjeżdżam. To nie jest takie łatwe. Można to zrobić szybko, ale no chcę zrobić to tak, jakby to była osoba wycieńczona bez pianki. Nic nie mogę zrobić, bo jest super, mega ślisko. Jeszcze jest woda, która już w ogóle powoduje super ślizgawice. O, ciepło. Dobra, tyle chciałem wam pokazać. Z kołem, styczką, z tym, no z kijem, no to tam nie ma problemu. Dziękujemy, że marzłeś. Wee!